Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do wspaniałych ruin zamków i pałaców w naszym kraju. Miejsca te owiane są mrocznymi opowieściami, tajemnicami oraz legendami, które są żywe do dnia dzisiejszego. Na pewno macie już wygodne buty założone, więc ruszamy. Historia tego miejsca sięga początku XIV wieku, kiedy to książę Bernard Świdnicki postawił niewielki zameczek z wieżą jako jeden z punktów obronnych na pograniczu swoich ziem. Po wcieleniu księstwa do Czech zamek przestał pełnić funkcję graniczną i utracił swoje znaczenie. Przez pewien czas mógł być kryjówką rabusiów, natomiast pod koniec średniowiecza znajdował się we władaniu szlacheckiej rodziny von Lichtritz. Po pożarach w XVIII wieku był jeszcze używany, jednak ostatecznie opuszczono go w 1760 roku. W 1827 roku w zamek uderzył piorun, wzniecając trzeci już w jego dziejach wielki pożar, który strawił wnętrza. Żywioły nadal nie oszczędzały ruin. W 1915 roku potężna wichura dokonała kolejnych spustoszeń i wtedy stał się ruiną i taką pozostał po dzisiejszy dzień. Lepsze dni miał jeszcze krótko przed II wojną światową, kiedy w ruinach zaaranżowano gospodę. Nadzieja na odbudowanie starej warowni pojawiła się w 1909 roku po zakupie okolicznych dóbr przez dyrektora generalnego zakładów tytoniowych w Dreźnie. Zamożny Ernest znalazł nawet architekta, który przygotował plan przekształcenia ruin w stylizowany zameczek myśliwski. Tymczasem we wschodniej części zamczyska nadal prowadzono dochodowy zajazd z miejscami noclegowymi. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zamek stał się schroniskiem dla Hitlerjugend. Najprawdopodobniej pokoje gościnne były przewidziane dla instruktorów i kadry dowódczej, zaś młodych fanatyków Hitlera umieszczono w namiotach na nieutwardzonym dziedzińcu. O tym wspomina artykuł zamieszczony w lokalnej prasie z 13 sierpnia 1938 roku. Śląski Hitlerjugend w marszowym pochodzie upamiętniającym marsz Adolfa Hitlera do Norymbergi przed 17 dniami opuścił Racibórz. Zaś w czwartek w Giebułtowie pochód osiągnął ziemię górnołużycką. Po południu przybył on w gościnę do obozowiska namiotowego Szedburg, dzisiejszych ruin zamku Miecz w Świeciu. Po 1945 roku gospoda została zniszczona i pozostały po niej fragmenty ceglanych ścian wtopione w kamienne mury. Prawdopodobnie po wojnie funkcjonowała w tym miejscu strażnica wojsk ochrony pogranicza, od kiedy i jak długo nie wiadomo. Inną ciekawostką, którą odkrył właściciel zamku, jest areszt miejski, który był ulokowany w zamku. W jednym z pomieszczeń na wysokości Lamperii gospodarz zauważył rząd znaków niemieckiej swastyki. Właścicielka przypuszcza, że mogło to być pomieszczenie reprezentacyjne. Wiadomo, że w obiekcie przed 1945 rokiem stacjonowali żołnierze niemieckiej Straży Granicznej. W gospodarczej dobudówce mieli dobrze zamaskowany sezonowy schowek. W połowie lat 60. ubiegłego wieku miejscowi odkryli go. W środku były żołnierskie narty, które tu zabezpieczano i pozostawiano do kolejnej zimy. Jesteśmy w piwnicach zamku. Przepięknie zrobione, wyczyszczone. Także warto tu przyjechać naprawdę. Właściciele tego zamku wszystko robią własnymi rękoma i za własne pieniądze. Prace trwają już 20 lat, ale widać efekt. Przede wszystkim ruinki są czyste. Ruiny zamku mają swoją legendę, która wiąże się nie z Białą Damą, a z Białym Kawalerem. Swetłuszka była córką zamożnego kupca osiadłego w tych okolicach. Dziewczynka była bardzo chorowita i nie mogli jej pomóc żadni medycy. Jej ojciec modlił się o poprawę zdrowia córki i obiecał, że jak wydobrzeje, odda ją do klasztoru w wieku 18 lat. Modlitwa została wysłuchana.
Mijały lata, Swetłuszka wyrosła na piękną pannę i zaczęto mówić do niej Sweta. Zbliżały się jej 18 urodziny i zarazem moment spełnienia ojcowskiej obietnicy. Ojciec tego nie chciał, ale że był honorowym człowiekiem, zamierzał obietnicę złożoną Bogu spełnić. Nie chciała tego i Sweta, bo poznała pięknego młodzieńca, rycerza Miłosza i była w nim zakochana. Wiedziała, że ani bunt, ani płacz nic nie da. Ojciec, jak powiedział, tak też uczynił i w dniu 18 urodzin zostawił ją w klasztorze. Posłuszna córka śluby zakonne złożyła, habit przywdziała i mniszką skromną się stała. Tymczasem Miłosz obmyślał plan, jakby tu pannę z klasztoru porwać. Zapłacił starej praczce, co w klasztorze odzienie prała, żeby Swetę namówiła do ucieczki. Dziewczyna jednak wierna ślubom zakonnym ani słyszeć o tym nie chciała. Przebrał się wtedy Miłosz w żebraczkę i do bram zakonu zapukał. W tym czasie rolę furtianki pełniła Sweta. Otworzyła mu i chciała pójść po posiłek dla rzekomej żebraczki, ale Miłosz porwał ją, na konia posadził i w stronę swojego dworu ruszył. Rozpoznała dziewczyna Miłosza i płakać zaczęła, że Bogu przez ojca została podarowana i z tej drogi zejść nie może. Kazała sobie wybudować drewnianą pustelnię, w której codziennie odwiedzał ją Miłosz. Pewnego razu pustelniczka spotkała miejscowych myśliwych, którzy ją wystraszyli. Po tym wypadku nakazała Miłoszowi zbudować wieżę na wysokiej skale z zamurowanym wejściem, aby tam mogła dożyć swoich dni. Pewnego razu przyjechał Miłosz do zamku, jednak tym razem nie zobaczył swojej ukochanej w okienku. Szybko zaczął rozkuwać zamurowane drzwi i gdy dostał się do środka, zastał na podłodze tylko habit i krzyż. Zrozpaczony zniknięciem Swety postanowił żywcem się zamurować i odnaleźć ją po drugiej stronie. Zjawę białego młodzieńca można zobaczyć przy zamkowej wieży, jak spogląda w okienko, wypatrując swojej kochanej. Jesteśmy z powrotem w piwnicach. Ruinki są niezmiernie klimatyczne. Bardzo mi się podobają. Mają swój urok. Wyobraźcie sobie, że tam według pani właściciel około 4 lat i będziemy mieli w tym miejscu karczmę. Będą też dwa pokoje noclegowe. Bez światła, miska, woda. Takie jak za dawnych czasów. To jeszcze nie koniec. Znana wśród miejscowych jest legenda o wodniku Sweteczku. To istota żyjąca w wodzie jak ryba, która czasami może przybierać ludzkie kształty. Miejscowi żyją z nim w zgodzie, z obcymi bywa różnie. Potwierdzają to właściciele, że Sweteczek tu jest. Jeśli turyści zachowują się skandalicznie, kłócą się, żałują symbolicznej złotówki na ratowanie zamku, to widzą potem dziwne rzeczy. Albo przewracają się turyści przed zamkiem, albo nie mogą uruchomić samochodu. Sweteczek czuwa i pilnuje. Wierzę, że plany, jakie wdrażają obecni właściciele ruin, pozwolą mu w końcu zająć należne miejsce pośród turystycznych atrakcji jako prawdziwej perle izerskiej ziemi, ponieważ dzisiaj pozostaje niestety budowlą mało znaną. Sami przyznajcie, że te mury są klimatyczne. A jestem ciekawa, ilu z was zna ten zameczek? Piszcie w komentarzach. Jeżeli znacie, byliście, napiszcie swoje odczucia. A jeżeli nie byliście, to czy zamierzacie tutaj przyjechać? Oczywiście Dolny Śląsk zaprasza was zawsze, o każdej porze. Właśnie zbliżamy się do ruin, to znaczy pierwszego średniowiecznego zamku w Warcie Bolesławieckiej, połączonego niegdyś podziemnym przejściem, jak mówi legenda, z zamkiem w Grodźcu. Był on grodem granicznym strzegącym przejścia oddzielającego terytorium lwóweckie od bolesławieckiego. Został założony pod koniec XII lub na początku XIII wieku przez rycerzy z zakonu templariuszy.
Pierwszym znanym właścicielem Gwiezdnego Zamku był rycerz Rabuś Stewitz. Ten właśnie rycerz zainspirował śląskiego Czarnego Krzysztofa. Obaj byli rabusiami. Drugi z nich stracił głowę na legnickiej szubienicy w 1513 roku i zasłynął z wyjątkowej okrutności. Powstało mnóstwo legend i podań o jego zuchwałych napaściach, kradzieżach i gwałtach. Do dziś nie wiadomo, czy istniał naprawdę. Cofnijmy się. Gęsty las, rozbójnicy czyhający w ukryciu na bogaczy i przydrożna kaczma o nazwie Poczekalnia. To stąd organizowano grupowe przejazdy, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. To wszystko dało początek osadzie, która pierwszy raz zostaje wzmiankowana w 1217 roku. Wkrótce dookoła kaczmy zaczęły powstawać nowe gospodarstwa. Tak właśnie powstała Warta Bolesławiecka. Ciekawostką jest, że to miejsce pojawia się w trylogii Andrzeja Sapkowskiego o przygodach Reinmara z Bielawy. Jeszcze w 1598 roku był użytkowany, ale później opustoszał i popadł w ruinę. Jest to niezwykle klimatyczne miejsce z dala od zabudowań w lesie, gdzie cisza pobudza wyobraźnię o dawnych czasach tego zrujnowanego zamku. No tak, imprezy są w takich miejscach, bo to na odludziu, więc można poszaleć. Z Wartą Bolesławiecką związana jest pewna legenda. Na zalesionym terenie w kamieniołomie niedaleko Warty Bolesławieckiej stoi potężne koryto wykute z wielkiego bloku granitu. Ludzie powiadają, że w Warcie żył kiedyś kamieniarz, który przez swoje nieostrożne wybryki został ukarany w bardzo nietypowy sposób. Kazano mu wykonać czworokątne koryto z ogromnego kamienia. Mężczyzna jednak nie od razu zabrał się do pracy i nie bacząc na upływający czas, spędzał kolejne dni na beztroskich zabawach i uciechach. I tak trwało do czasu, aż od wyznaczonego terminu dzieliła go już tylko jedna noc. Kamieniarz przeraził się ogromnie, bo za niewykonanie zadania czekała go surowa kara, której chciał uniknąć. Wiedział, że sam nie będzie w stanie wyrobić się z pracą na czas, więc o pomoc zwrócił się do samego diabła. Czart był bardzo zadowolony z jego prośby, ponieważ już od dawna chciał dla siebie pozyskać jego duszę. Z radością pomógł kamieniarzowi i o świcie znajdowało się przed nimi ogromne koryto, które posiadało dodatkowo szeroką, zamaszystą misę i 12 mniejszych kadzi ustawionych dookoła. Ludzie na próżno szukali jednak wykonawcy tego dzieła, ponieważ samego kamieniarza już tam nie było. Czart zabrał ze sobą do piekła jego duszę, a rozczłonkowane kończyny mężczyzny znaleziono później w lesie. Na pewno jest tu cisza i spokój. Akurat jak tu jestem, to nikogo nie ma. Ale mówię, tutaj się dzieją jakieś imprezy, bo są miejsca na ogniska, więc butelki też są. Także tutaj się na pewno coś dzieje. A dlaczego zabrałam Was właśnie do tego miejsca? Jestem tu nie pierwszy raz i za każdym razem, kiedy zbliżam się do urwiska, mam uczucie, że za moment ktoś mnie popchnie i spadnę w przepaść. Zawsze dzieje się to w jednym i tym samym miejscu, ponieważ wielokrotnie to sprawdzałam. Mimo, że nie odczuwałam nic w ruinach, co mogłoby sugerować na obecność zjawisk paranormalnych, to jednak chciałam się z Wami podzielić tym ciekawym i mało znanym miejscem na terenie Dolnego Śląska. O takich miejscach warto pamiętać, ponieważ przyjdzie moment, że czas przestanie być dla takich obiektów pobłażliwy, a natura nie będzie w stanie ich już chronić. Pierwotnie znajdował się tu drewnianoziemny gród, który w 1108 roku do rangi kasztelanii podniósł książę Bolesław Krzywousty. Badania archeologiczne sugerują, że jest to najstarsze lub jedno z najstarszych założeń zamkowych w Polsce. Badacze jednak podkreślają, że murowany zamek powstał w pierwszej połowie XIII wieku. Rozbudowa w leńskiej kasztelanii miała miejsce za panowania księcia Bolesława Wysokiego. Prace te kontynuował jego następca i syn książę Henryk I Brodaty, a później kolejny władcy Śląska oraz właściciele zamku. W pierwszej połowie XIII wieku Wleński zamek gościł księcia Henryka I Brodatego i jego małżonkę księżną Jadwigę.
Ta położona na wzgórzu była ulubioną rezydencją księżnej. Dawni kronikarze twierdzą, że patronka śląska miała upodobać sobie Wleński zamek, gdyż rozpościerający z niego widok przypominał jej rodzinne strony dalekiej Bawarii. Pamięć o świętej Jadwidze żywa jest do dziś we Wleniu. W historii Śląska zapisała się jako patronka ubogich, uciśnionych i chorych, którym zawsze spieszyła z pomocą. Często przypisywano jej nawet cudowną moc. Wdzięczny lud umiłował swą dobrotliwą panią, a opowieści o łaskach i szlachetnych czynach Jadwigi, przekazywane z pokolenia na pokolenie, przetrwały do dziś. Wiele z nich wiąże się z pobytem świętej Jadwigi na zamku Lenno. W drugiej połowie XIII wieku zamek stał się własnością awanturniczego księcia Bolesława II Rogatki. Ten uczynił zamek trudnym do zdobycia więzieniem, w którym przetrzymywał swoich przeciwników. Książę, który poniósł spore straty terytorialne w walce ze swoimi braćmi, postanowił zrekompensować je włościami biskupa wrocławskiego Tomasza I. By wymóc na nim terytoria, napadł go w 1256 roku w pobliżu Sobótki i uprowadził na Wleński zamek. Akcję porwania biskupa opisał Zygmunt Boras. W dniu 6 października 1256 roku napadł na dostojnika kościelnego, który dla poświęcenia świątyni we wsi Górka zjechał tam wraz z proboszczem i kanonikiem wrocławskim. Z grupą najemnych Niemców porwał go nocą, rozbudzonego ze snu, w samej tylko bieliźnie, na konia wsadził i kazał jechać z sobą. Wszelkie rzeczy osobiste biskupa i jego ludzi, konie, odzież, ozdoby zrabowano. Marna szkapa, na której jechał Tomasz, wlokła się noga za nogą, zadając ból choremu starcowi. Szczękał zębami z zimna i dopiero jeden ze sług księcia Rogatki zlitował się nad nim i kazał mu wdziać szorstką szatę bardzo lichą i stare buty. Spod góry Sobótki uprowadził Bolesław swego jeńca daleko, aż do zamku we Wleniu koło Lwówka. Tam biskupa, jak i resztę duchownych zakuto w żelaza jak zbrodniarzy i wsadzono do ciemnicy. Więźniów przewieziono później na zamek w Legnicy. Książę zwrócił im wolność dopiero po podpisaniu korzystnej dla siebie ugody. W zamkowych lochach przetrzymywany był przez pewien czas także książę Henryk IV Probus, którego Bolesław II Rogatka nakazał porwać w lutym 1277 roku. Gdy bratanek poszedł na ustępstwa terytorialne, książę Bolesław wypuścił go z niewoli w 1278 roku. W 1465 roku zamek nabył rycerz Hans von Czedlitz-Rochlitz. Wykorzystał on chaos i anarchię panującą wówczas na Śląsku i rozpoczął grabieże oraz rozboje na drogach. Czedlitz zyskał sławę jednego z najokrutniejszych i najgroźniejszych rozbójników w regionie. W latach 1605-1632 właścicielem zamku był kolejny Czedlitz, tym razem Konrad. Okres jego rządów źle zapisał się w kronikach miejskich Wlenia, a on sam stał się negatywnym bohaterem wielu legend i podań. W kontaktach z okoliczną ludnością był niezwykle brutalny i bezlitosny. Zasłynął z nakładania olbrzymich świadczeń na mieszkańców Wlenia, a gdy ci się opierali, porywał burmistrza miasta i wtrącał do lochu. Trzymał go tam tak długo, aż mieszczanie wpłacili żądane kwoty. Śmierć Konrada w 1632 roku została przyjęta z ogromną ulgą. W latach 1618-1648 tocząca się w Europie wojna 30-letnia przyniosła ostateczny kres warowni. Zamek często przechodził wtedy z rąk do rąk. W 1646 roku Szwedom odebrał go cesarski wódz. Ten zadecydował o zniszczeniu warowni przez wysadzenie w powietrze. Tygodnik Ilustrowany z 1881 roku tak opisał ten okres w dziejach wleńskiej warowni. O posiadanie zamku wleńskiego staczali Szwedzi i wojska cesarskie krwawe boje. Wyruszył tam generał, aby z wojskiem zamek na Szwedach zdobyć. Szwedzi głodem i pragnieniem wycieńczeni poddali się 6 września 1646, uzyskawszy wolny odwrót. Już następnego dnia generał podpalił i częściowo wysadził zamek. Ogień podsycany silnie, wielkie zrządził spustoszenia, także tylko wieża zamkowa żywiołowi niszczącemu zdołała się oprzeć. Zniszczonej warowni nikt już nie odbudował. Kolejni właściciele wybudowali w drugiej połowie XVII wieku, poniżej zamkowych ruin, nową rezydencję. O zamku krąży wiele legend i podań, jest ich tak dużo, że musiałam wybrać, które z nich wam przedstawić. Legenda o złym Konradzie jest znana do dziś. Poddani nie wspominali go zbyt dobrze, podobno za życia był dla nich bardzo surowy i często straszliwie się z nimi kłócił.
Być może dlatego po śmierci nie mógł zaznać spokoju. Opowiadano o nim straszliwe historie. Podobno pojawiał się w okolicy jako upiorna zjawa. Ludzie podróżujący nocą z Marczowa twierdzili, że widywali go gnającego z zamkowej góry na karym koniu prychającym ogniem. Jeździec, którego widywali, trzymał swoją odciętą głowę pod pachą. Tak jechał do miasta, aby skontrolować, czy w jego majątku wszystko jest w porządku. Znikał dopiero na moście nad rzeką Bóbr. Było to w roku 1863, kiedy zły duch Konrada pojawił się po raz ostatni. Widziało go wtedy chłopskie małżeństwo Kasper i Małgorzata w czasie pieszej wędrówki z Wlenia do Marczowa. Odwiedzili oni tego dnia swą córkę i zięcia mieszkających we Wleniu. Bawiąc się z wnukami, nie spostrzegli, że zrobiło się późno i ciemno. Choć dzieci proponowały im nocleg, postanowili udać się w powrotną drogę, aby nie zaniedbać porannego obrządku w swym gospodarstwie. Było kilka minut przed północą, gdy znaleźli się w okolicach wzgórza, na którym stał zamek Lenno. Noc była ciemna i wśród głuszy słychać było jedynie nawoływania nocnych ptaków. Nagle od strony wzgórza zamkowego zawiał silny wiatr i dał się słyszeć tętet końskich kopyt. Małgorzata chwyciła za ramię męża. Posypały się iskry i wśród języków ognia buchających z ziemi para przerażonych ludzi ujrzała jeźdźca na czarnym koniu. Był to rycerz w zbroi i czarnej pelerynie trzymający pod pachą własną głowę świecącą czerwonymi oczami. Rumak stanął dęba, a głowa przemówiła głuchym, dudniącym głosem. Wiem, że się nie lękacie, jak lękali się wasi przodkowie. Jestem Konradem von Czedlicem, panem zamku Lenno. Moje okrucieństwo za życia nie znało granic, a za krzywdy wyrządzone poddanym muszę drogo zapłacić. Jestem skazany na potępienie i błąkam się wśród nocy, nie zaznając od lat spokoju. Muszę srogo odpokutować za moje grzechy. Kasper przytulił żonę i mimo przerażenia zapytał zjawę drżącym głosem. Dlaczego ukazałeś się właśnie nam? Czego od nas żądasz i czy możemy ci w jakiś sposób pomóc? Zawirowały języki ognia otaczające zjawę, a głowa przemówiła po raz drugi. Jesteście ludźmi czystego serca i nie ulękliście się mej potwornej postaci. Nie rzuciliście się do ucieczki na mój widok. Jesteście nawet gotowi mi pomóc. Dzięki wam i temu spotkaniu mój okrutny los może się odwrócić. Idźcie w pokoju do domu i tam pomódlcie się za mnie przed snem, a wtedy zaznam ukojenia i już nikt mnie tu nie zobaczy. W tym momencie koń z jeźdźcem zapadł się pod ziemię. Ucichł wiatr, a zza chmur wyszedł księżyc, oświetlając drogę Kasprowi i Małgorzacie, którzy nie oglądając się za siebie podążyli w kierunku Marczowa. Zgodnie z wolą upiora, nim udali się na spoczynek, pomodlili się za jego duszę. Od tej pory nikt już więcej nie widział we Wleniu ducha okrutnego Konrada. Ale czy na pewno? Według innych podań nadal na drodze przy zamku natknąć się można na rycerza trzymającego swoją odciętą głowę. Widmo rycerza pokutuje na zamkowym wzgórzu do dnia dzisiejszego. Do legend każdy z nas podchodzi z przymrużeniem oka, jednak w każdej legendzie jest ziarenko prawdy. Na południe od Zielonej Góry w otoczeniu dużego parku krajobrazowego znajdują się ruiny dawnego pałacu księżnej Żagańskiej. Pierwsza barokowa rezydencja w tym miejscu powstała w latach 1685-89. Tak pod datą 13 czerwca 1840 roku pisała w swoich kronikach księżna Dorota. Oto jestem w moich włościach, to szczególne wrażenie znaleźć się u siebie w tak wielkiej odległości od miejsc, w których zazwyczaj toczyło się moje życie, i zastać wszystko tak schludne i dobrze utrzymane, a jednocześnie tak proste, jakby mieszkało się tutaj na co dzień. Była właścicielką majątku w Zatoniu i zarazem jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet XIX wieku w Europie. Przez wiele lat obracała się w arystokratycznych elitach europejskich jako towarzyszka życia słynnego dyplomaty, ministra spraw zagranicznych Francji. Po jego śmierci na kilka lat osiadła w Zatoniu w swym posagowym majątku. W latach 1842-43 księżna Dorota z Żagania przebudowała pałac. Po przebudowie parter stał się częścią reprezentacyjną, a pomieszczenie mieszkalne księżnej usytuowane było na piętrze.
Z jadalni, w której jako jedynym pomieszczeniu pałacu podłogi były marmurowe, przechodziło się do białej sali pełniącej funkcję salonu muzycznego. Dalej przez bibliotekę droga prowadziła bezpośrednio do cieplarni i dalej do oranżerii z egzotyczną roślinnością. Księżna zmarła w 1862 roku, mając 69 lat, w wyniku powikłań po urazach, których doznała w wypadku powozu w drodze z Zatonia do Żagania. W 1862 roku zwłoki Doroty spoczęły w kościele Świętego Krzyża, a serce księżnej zanurzono w formalinie w hermetycznym metalowym pojemniku w formie ozdobnego kielicha. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku kielich został skradziony, a serce, które było w środku, wyrzucono na podłogę. Przez kilka lat trzymano je w słoiku w pałacowym sejfie i zaczęło się kurczyć. Po latach ktoś wrzucił do kościoła skradziony kielich, do którego wróciło serce i ponownie trafiło do sejfu. Leżało tam długie lata, później przekazano serce do muzeum. Kiedy zmarł dyrektor muzeum, okazało się, że kielich znikł i do dnia dzisiejszego nie są znane losy serca księżnej. Majątek odziedziczył syn księżnej, który sprzedał pałac wraz z miejscowością w 1879 roku. Do końca II wojny światowej właścicielką była baronowa Renata. Pomimo zbliżającego się bardzo szybko frontu, ostatnia pani na Zatoniu podjęła odważną decyzję. Odmówiła wyjazdu z miejscowości i została w pałacu sama. Tereny Zatonia po przejściu frontu były traktowane jako tereny okupowane, a pozostawiony majątek był grabiony w ramach reparacji wojennych. Baronowa Renata, mająca wówczas 77 lat, zaczęła tracić zmysły. Wygnana z pałacu, tułała się po wsi, prosząc mieszkańców o pomoc. Sam pałac został splądrowany, a następnie podpalony przez żołnierzy Armii Czerwonej powracających ze zdobytego Berlina. Ślady po pożarze widać do dziś w górnych partiach ruin. Okoliczni mieszkańcy mówią, że czasami można ujrzeć białą postać kobiety w ruinach pałacu. Kim jest ta kobieta? W sierpniu 1945 roku, gdy przybyli przesiedleńcy i osadnicy polscy, przez kilka miesięcy mieszkali wspólnie z Niemcami. W tym czasie po wsi krążyła starsza Niemka ubrana w porządne jak na tamte czasy ubrania i żebrała o jedzenie. Jak opowiadają ludzie, prosiła też o masło, które traktowała jako krem. Zmarła w skrajnym ubóstwie i została pochowana przy ogrodzeniu cmentarza. To Renata, ostatnia właścicielka pałacu, z którego ją wypędzono. To może jej zjawę mieszkańcy widzą w ruinach. A może białą postać, którą widzą mieszkańcy, to zjawa księżnej szukająca swojego serca? Na temat białej damy pojawiającej się na terenie pałacowych ruin słyszałam niejednokrotnie. W momencie, kiedy tam byłam, a jak widzimy był to dzień, nie odczułam niczego dziwnego, jedynie spokój tego miejsca. Być może aura zmienia się, gdy zbliża się zmrok. Na urwistym wzgórzu, u podnóża którego płynie Nysa Szalona, wznosi się jeden z piękniej położonych ruin zamków polskich. Powstał najprawdopodobniej w XIII wieku z inicjatywy Bolesława Łysego Rogatki. Rozbudował go między innymi Wolko II, książę świdnicko-jaworski, który był dobrym gospodarzem i przewidującym strategiem. Dopóki w Bolkowie władali Piastowie, utrzymywano zbrojną załogę. Zamek strzegł skrzyżowania ważnych szlaków z Legnicy do Czech i Jeleniej Góry do Wrocławia. W tej twierdzy w 1347 roku wydarzyła się tragedia. Jest to nieudokumentowana historia, którą wspomina tylko jeden kronikarz. Kilkuletni syn i następca ówczesnego władcy księcia Bolka II zginął uderzony przypadkowo kamieniem przez nadwornego błazna. Sprawcę ujęto i ścięto, a w miejscu, w którym nieszczęsny błazen położył głowę pod katowski topór, postawiono kamienny krzyż. W XVIII wieku istnienie rzekomego Bolka III było jednak traktowane jako fakt, a w mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie, w którym pochowany jest Bolko II, umieszczono epitafium poświęcone śmierci książęcia. Bolków często zmieniał właścicieli. Kiedy zamek był pod władaniem czeskiego króla Jerzego, osadził on w Bolkowie groźnego rabusia, burgrabiego Jana Szczernej. Nowy pan grabił karawany i miejscową ludność. Nie obchodził go nikt ani nic. W 1468 roku mieszczanie z Wrocławia i Świdnicy zmówili się i zbrojnie ruszyli na zamek. Zdobyli Bolków, dorwali Jana i powiesili go.
Był to jeden z bardzo wielu dramatycznych epizodów w życiu zamku. Przyziemie wieży przeznaczone zostało na lok głodowy, do którego prowadziło tylko jedno wejście. Od dna było około 10 metrów. Skazańców wrzucano przez otwór i pozostawiano własnemu losowi. Niektórzy umierali już po tygodniu, inni utrzymywali się dłużej, sącząc wodę ze ścian lochu. Podania utrzymują, że pewnego dnia jeden z burgrabiów skazał na śmierć głodową własną córkę, która odmówiła wyjścia za mąż za niemieckiego rycerza. Wtedy loch nazwano studnią, ponieważ nikt nie mógł się stamtąd wydostać. Pokażę Wam teraz najpiękniejszy widok z tych ruin. Olków jest przepiękny, klimatyczny. Ma naprawdę swój urok. Zobaczcie. W 1703 roku zamek był w posiadaniu cystersów z Krzeszowa. W niedzielę 4 sierpnia 1720 roku około południa w zamek uderzył piorun. Drewniana wieża zegarowa spłonęła, a tarcza zegarowa uległa zniszczeniu. Spaliły się również dwa pomieszczenia w zamku. 4 lata później w zamku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Piorun wpadł do dużej sali i uderzył w malowidło księcia Bolka na suficie. Pomieszczenie powinno spłonąć, jednak nie spaliło się. W 1810 roku zamek w Bolkowie został odebrany cystersom. Twierdza przeszła na własność państwa, ale nie dostała nowego gospodarza. Z roku na rok coraz bardziej niszczał, aż w końcu poważnie uszkodziła go potężna burza w 1814 roku. Mimo starań państwa, które przeprowadziło kilka remontów, to bez właściciela zamek dalej popadał w ruinę. Dopiero w 1900 roku w zamku otworzono muzeum, a kilkanaście lat później funkcjonowało w tym miejscu schronisko. A teraz pokażę Wam widok na inny zamek. Świny. No niestety, on jest zamknięty, więc nie ma możliwości zwiedzić ten obiekt. Ale pokażę Wam chociaż. Zobaczcie. Zamek świny. Czyż nie jest piękne? Piękne. Idziemy teraz do wieży. I pokażę Wam widok z wieży. Przed II wojną światową zamek odgrywał w Rzeszy bardzo ważną rolę. Prawdopodobnie stał się siedzibą fabryki zbrojeniowej, jak i sąsiadujące z Bolkowem Świny. Natomiast podziemne przejście między zamkami przestało być legendą. Mieszkanka Dolnego Śląska poinformowała obiekt, że jej kuzyn w czasie wojny był wachmanem na zamku. Pod koniec wojny usunięto na kilka dni stałych wachmanów, a ich miejsce zajęli SS-mani. W tym czasie przy pomocy więźniów zabetonowano przejście tunelowe między Świnami a Bolkowem, natomiast puste przestrzenie wypełniono piaskiem i ziemią. W ten sam sposób zasypano studnie na dziedzińcu zamkowym. Więźniów pracujących przy maskowaniu skrytek zamordowano. Ciekawostką jest, że to tajemnicze przejście zostało przedstawione na pieniądzu zastępczym w 1923 roku. Natomiast młodzież z Bolkowa wystawiała w tamtym czasie sztuki teatralne związane z legendą o tym tunelu. W 1977 roku pewien mieszkaniec Szczecina odbywał praktykę studencką w Świdnicy. Pewnego dnia po południu wybrał się do Bolkowa. Miasteczko i zamek urzekły go do tego stopnia, że postanowił tu przenocować i dopiero rankiem powrócić do Świdnicy. Po pięknym dniu nadeszła ciepła księżycowa noc. Spacerował czas jakiś uliczkami miasteczka, a potem postanowił wspiąć się na zamkową górę, by wąską ścieżką wzdłuż murów obejść warownię dookoła.
W świetle księżyca widok rozpościerający się zamkowej góry był niezwykły i urzekająco piękny. Stał więc chwilę patrząc, a potem zaczął iść w stronę zamkowego dziedzińca. Nagle wydało mu się, że chmura przesłoniła tarczę księżyca, podniósł więc głowę. Niebo było jasne i pogodne, ale tu na dole zaczęło się jakby ściemniać. Zdawało mu się, że od zamkowej baszty oderwał się jakiś cień i przesuwa się wzdłuż murów. Jego kontur, podobny do mężczyzny w rogatej czapce, ostro odcinał się od oświetlonego księżycem dziedzińca. Cień rósł, czyniąc wrażenie, że przesłania jasno świecący księżyc. Student obserwował to zjawisko raczej zaciekawieniem niż strachem, kładąc je na karb optycznego złudzenia, a nie działania sił nadprzyrodzonych. Zerwał się wiatr, a drobne kamyki posypały się z zamkowych murów. Jeden z nich uderzył go boleśnie w ramię, wtedy dopiero ogarnął go jakiś dziwny niepokój. Szybko wyszedł z zamku i nie oglądając się za siebie, zbiegł z zamkowej góry. Niektórzy z Was wiedzą, że miałam okazję wziąć udział w badaniu tego miejsca pod kątem zjawisk paranormalnych z Łukaszem z Polish Paranormal TV. Na terenie obiektu zostały uchwycone różne anomalia. Słuchajcie, patrz. Jak masz na imię? No znaczyła dla... Mówi nam o... Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to zachęcam. Link zostawiam w opisie. Bardzo Wam dziękuję za to, że przebyliście tą podróż ze mną do samego końca. Ściskam Was mocno i do następnego.